pieniądze, pieniądze, pieniądze. To jest właśnie problem całego świata i wielu pokoleń. Mamy je, jest problem. Nie mamy ich, jeszcze większy problem. Wywiązała się dosyć taka poważna dyskusja i też w prywatnych wiadomościach dostajemy od Was informacje na temat poprzedniego filmiku, gdzie mówiliśmy, gdzie ile tam mleko kosztuje i tak dalej, że za 5 lat młody człowiek może sobie odłożyć na mieszkanie. No i piszecie, że to nie jest takie łatwe. Oczywiście, że nie jest łatwe, bo to trzeba sobie pewne rzeczy założyć, ustalić. To są wyrzeczenia. Trzeba mieć checklistę. Trzeba mieć checklistę. Może najlepiej jakbyśmy się uczyli od starszych osób, bo one są najlepszym przykładem, jak się oszczędza. Ja pamiętam, jak moja babcia miała najniższą emeryturę, a zawsze miała pugilarys, taki pugilarys w szafie i zawsze miała tam pieniądze. Zawsze. Przyjeżdżałem z moimi dziećmi, ona zawsze 10 zł na lody, 20 zł na lody, chociaż miała bardzo niską emeryturę, potrafiła jednak tak gospodarować i oszczędzać i zawsze ciepły obiad można było u niej zjeść i nigdy nie było problemu i kto przyszedł, nawet obcy się pojawił, to zawsze każdego nakarmiła. No i do tego zmierzam, że chodziło mi w tym filmiku o to, że jeżeli człowiek bardzo młody, który kończy szkołę i był cały czas na utrzymaniu rodziców i nagle po szkole dalej mieszka z rodzicami, już pracuje i przepieprza całą kasę, jaką zarabia, no to jest dla mnie troszeczkę nienormalne. Znam takich młodych ludzi, którzy mieszkają 10 lat z rodzicami, zarabiają dużo, ale oni nigdy nie mają pieniędzy. Ktoś tam napisał, że są takie nieprzewidziane wydatki. Ja pytam się, jaki młody człowiek może mieć nieprzewidziane wydatki? Mogą mu się rozwalić buty? Okej, można kupić za 100, za 200 buty, czyli nie wyjść raz na dyskoteki w sobotę, czy nie poimprezować i po prostu od razu mieć na buty. I teraz słuchajcie, co można dalej zrobić? Oj, pan mnie trochę wybił z rytmu, bo tak stanął, nie wiedział, o co chodzi. Pan myślał, że my go kręcimy, a my go nie kręcimy. No i wypadł mi wątek. Dobra, to jeżeli chodzi o pieniądze, to wrócimy jeszcze w innych filmikach, bo to jest dyskusja, prawda? Tak. Ja nawet widzę sama, bo na przykład mam taką fajną koleżankę, bardzo fajną. Ona dosyć dużo zarabiała, bo teraz coś tam, powiedzmy, zarabia dużo, okej. Ale gdzieś zawsze albo to pieniądze. No bo to tak jak ja widzę, jak na przykład wydaje takie pierdoły niepotrzebne, tak? No właśnie. I mi się wydaje, że to są niepotrzebne. I to jest takie... Czyli wyrzeczenia. Możemy sobie naprawdę oszczędzać, jeżeli z czegoś zrezygnujemy. To nie może być tak, że żyjemy sobie ponad stan, wydajemy sobie, konsola nam się zepsuła albo wyszła nowa i musimy sobie nową kupić. To nie jest ta droga. Jeżeli chcemy być niezależni, chcemy się wyprowadzić od rodziców, bo tak, 5 lat chłop zasuwa, w kopalni dajmy na to, zarabia 5-7 tysięcy na rękę i on nie potrafi odłożyć. No to jest dla mnie coś nie tak. A jak mieszka u rodziców? I mieszka cały czas u rodziców. Mamusia da jedzonko, mamusia opierze, mamusia mu wszystko poda, a on dalej nie ma kasy. Przepieprza sobie na jakieś swoje rzeczy. No okej, no można, bo można mieć taki styl życia, że po prostu mamy to gdzieś, nieważne co będzie jutro, nie zakładamy rodziny, nie myślimy do przodu, tylko żyjemy sobie z dnia na dzień. Większość tak żyje. Albo większość żyje na kredytach. Czyli jedne rzeczy na raty, później kolejne rzeczy na raty i cały czas mówią, że na przykład mało zarabiają, bo spłacają pożyczki. No okej, ale spłacają pożyczki, bo sobie coś kupili do przodu, czyli nie mieli pieniędzy, a kupili to a konto pożyczek. I to jest właśnie też rozwiązanie, jeżeli chodzi o pieniądze. Albo kupujemy jak mamy, albo kupujemy, jeżeli nie potrafimy odłożyć, na pożyczki. Ale tak jak mówiłem, to nie od dzisiaj miał być na ten temat. Wczoraj robiliśmy live'a na TikToku. No i właśnie, co? Słuchajcie, ja jestem w ogóle zwolenniczką live'ów. Uwielbiam prowadzić live'y. Uwielbiam je robić. I wczoraj moi goście, tak stwierdziliśmy z ludźmi, którzy są odtwórcami ról w pamiętnikach z wakacji, że zróbmy na TikToku, bo tam ponoć może więcej osób dojść. I się okazało, to takiego tipa wam też tutaj dam, że na TikToku mogą dołączać
do live'a chyba osoby, które mają 200 obserwujących, czy tam 1000 obserwujących. Tak, a 1000 co najmniej trzeba mieć, żeby włączyć kamerkę. Włączyć kamerkę, więc jak ktoś nie ma, to nie może dołączyć do live'a. Więc coś nie mogliśmy tego live'a zrobić. Zrobiliśmy na Instagramie. Na Instagramie się okazuje, że też 3 osoby mogą dołączyć do live'a. Tak samo jak na Facebooku. Więc dziś o godzinie 19.55 mamy live'a na Facebooku. Od poniedziałku do piątku albo o 20, albo o 22. To jeszcze zobaczymy, jak to się będzie tam układać. A zawsze w niedzielę będzie live na Instagramie. No i to jest też dobre rozwiązanie. Tak. Może niedługo będziemy robić na YouTubie, to też nam się ten YouTube fajnie rozwija. Dzięki Wam, bo tutaj subskrybujecie, polubicie, udostępniacie, komentujecie, więc fajnie algorytm rośnie i wtedy nam te filmiki nam się wywijają. Pamiętniki z wakacji. Ile to już odcinków? 5? Znaczy no już widzieliśmy 5, 6. Dzisiaj będzie 7 odcinek. Tak, dzisiaj 7 odcinek. Dzieje się. Słuchajcie, no są różne. Są bardzo różne opinie. Są bardzo duże, zróżnicowane zdania na temat tych pamiętników. Jak oglądacie, no to pewnie każdy z Was też ma. Tylko ja Was proszę, pamiętajcie, że ludzie, którzy odtwarzają te role, nie są profesjonalnymi, nie są zawodowymi aktorami. To jest paradokument. Ale dużo... pięknie grają. Tak, dużo na przykład hejtu jest, tak? Albo nie jest hejtu dużo. To w zależności też na kogo i tak dalej. My ostatnio robiliśmy też live'a na temat hejtu. Zresztą nawet będę chciała, żebyśmy osobny odcinek zrobili na temat hejtu. Tutaj na YouTubie. To też fajnie bym się na ten temat wypowiedziała. I powiem Wam szczerze, że na przykład jeżeli oglądacie, jest syn Kowalskiego Grzegorz, który no, robi z siebie tam faktycznie, znaczy gra postać taką, no nawet taką... Ekstra trochę, facet, dzisiaj będzie na live'ie. Nawet taką wiecie, na Facebooku. Tutaj w ubie w nosie, od 20. To, tamto. Generalnie poznaliśmy się na live'ach, wczoraj na Instagramie, dzisiaj będzie u mnie na Facebooku. No po prostu facet mega inteligentny. Bardzo fajny gość, Wam powiem. Tak, i wczoraj miał gościa jeszcze, więc... Wczoraj miał gościa, Tomir był z nim, który będzie grał w Lekkoduchach. Słuchajcie, to co oni odwalili na tym live'ie, jakie to było naprawdę inteligentne i te wypowiedzi, to wszystko, że rzeczywiście w tą postać, w którą on się wciela, to ktoś może powiedzieć, no durny. Albo... I razem oglądali Oscary wczorajsze. Oscary, w ogóle, jakie porobili sobie foty w ogóle. Bardzo fajni ludzie, z dużym humorem. I z ambicjami. Z dużym dystansem też do siebie. I to jest ważne. Tak samo jak ktoś na przykład nieraz może powiedzieć na mnie, o, aktoreczka się znalazła. Ja jestem aktorką niezawodową. Ale jaką piękną, jaką wspaniałą. Dlaczego mówię, że jestem aktorką? Dlatego, że kiedyś mi jeden reżyser powiedział, ty już grasz w tylu produkcjach. Ja grałam też w filmach kinowych, wofowych. Dostałam też nagrodę na festiwalu w Stanach Zjednoczonych za najlepszą rolę komediową w jednym tam... No ale Oscary to jeszcze nie były. No dobrze, ale i że ja mogę mówić, że jestem aktorką, ale zawsze będę myślała, że jestem niezawodową aktorką, tak? Tak samo jak ja, nie jestem kabareciarzem. Tak, wiecie. Chociaż chciałbym być. Ale nie można na przykład nie zarzucić, że jesteśmy nieprofesjonalni, bo profesjonalizm nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś ma papier, czy nie ma, tak? Jeżeli ktoś się profesjonalnie przygotowuje, jeżeli ktoś zagra, jeżeli ktoś odtworzy tę rolę, tak jak to widzi reżyser, produkcja, tak jak on sam czuje, no to jest profesjonalistą, no umówmy się. Także Was proszę, zanim kogoś schejtujecie, zanim kogoś skrzywdzicie, to zastanówcie się, dlatego że ja wiem, że są różni ludzie, którzy nawet z nami byli na pamiętnikach. Jedni odczuwają inaczej, drudzy inaczej, jedni mają mocniejsze osobowości, drudzy mają takie bardziej wrażliwe. Każdy czuje inaczej. I no po prostu. Nie hejtujemy, albo jak hejtujemy, to napiszcie coś fajnego, a nie takiego, ale beznadzieja. No okej, jak się nie podoba, to nie oglądaj. Tylko jedno. Moi ci ziomkowiec, tam byliśmy wszyscy na tych pamiętnikach, już wyczaili, że jedna babeczka, która tak mocno gdzieś tam hejtowała, to ona sama gra w tych paradokumentach. Ona pewnie też nie wzięli ją do roli. Do pamiętników. I to też jest bardzo ciężko, że
często, że ktoś swoje frustracje wylewa. Pamiętajcie, że oceniają was zawsze najbliższe osoby. Na przykład mnie nikt nie ocenia, bo ja wielu znajomych nie mam. Nikt mnie nie ocenia, nie mam jakichś takich, nie wiem, swoich rywali, czy nikt ze mną nie rywalizuje. A tutaj aktorzy między sobą rywalizują. Nie, już kończymy. Dobra, kończymy. Jutro po prostu powiemy wam coś więcej. Więc nie zapomnijcie dzisiaj o godzinie której? Jest live? 19.55 na Facebooku Izabel Maciuszek. Zapraszam serdecznie, Izabela Maciuszek. Tak, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, obserwujcie. Będzie tego więcej i ja wam przygotuję naprawdę dużo filmików, jak oszczędzać, jak zarabiać, jak być bogatym, bo to jest też bardzo ważne. A bogatym można być i uczuciowo, i w pieniążki. Do zobaczenia, do jutra.